Nazywam się Anna Gajewska, jestem aktorką i gram rolę Viviany w spektaklu Merlin w reżyserii Andrzeja Spiszaka. Z grubsza mówiąc, jest to historia o Merlinie, mędrcu, synu szatana, ale który jakby służył dobru, można powiedzieć, miał ideę pewną, którą chciał zrealizować. I Viviany, młodej dziewczyny, którą spotyka w lesie i która towarzyszy mu w jego poszukiwaniach. No i rycerzy Okrągłego Stołu, którzy mieli odnaleźć Świętego Graala. Wszyscy przez cały czas są na scenie, jest duży, okrągły stół i wszystko się właściwie odbywa na tym stole. Jest niezwykła muzyka, są to takie śpiewy rytualne przygotowywane przez Janka Bernata, więc śpiewamy na głosy i to jest moc, jest w tym przedstawieniu. Jest krew, jest ogień, są łzy, są zaklęcia. Jest to spektakl taki bardzo rytualny i magiczny, a jednocześnie spektakl też bardzo zabawny momentami. W spektaklu nie ma żadnych rekwizytów. Wszystko, co się dzieje, jest jakby pokazywane przez aktorów. To znaczy rycerze jadą na koniach, jest podnoszony głaz i stawiany. Wszystko jakby jest odgrywane przez aktorów i myślę, że to bardzo działa na wyobraźnię.